Dzień dobry. Nazywam się Artur Płuska. Jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W pierwszym kwartale bieżącego roku indeks grosowy Thomson Jefferies wzrósł o około 3%. Odbicie nastąpiło po spadku indeksu w 2018 roku. Wyższy poziom syntetycznego indeksu jest wynikiem z jednej strony wzrostów wśród metali bazowych, szlachetnych oraz surowców energetycznych, a z drugiej strony spadków wśród surowców rolnych. Silne wzrosty miały miejsce w grupie metali bazowych oraz surowców energetycznych. Z punktu widzenia rynku surowcowego, najważniejszymi wydarzeniami były zmiany retoryki oraz w polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego oraz Fedu, a także trwające rozmowy pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jednym z czynników, który istotnie ciąży rynkowi jest surowcowy, to Brexit, gdzie brak porozumienia co do sposobu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podnosi niepewność na Starym Kontynencie. Wśród metali bazowych na mieliśmy do czynienia ze wzrostami Jedynie ceny ołowiu marginalnie obniżyły się. Najwięcej wzrosły ceny niklu, co jest głównie związane z ograniczoną podażą przy stosunkowo silnym popycie na metal. Nadal istnieją ograniczenia w dwóch krajach, które są największymi producentami metalu na świecie. W Indonezji istnieją ograniczenia w wodzie ród niklu, z kolei na Filipinach produkcja jest obniżona przez decyzje administracyjne rządu Duterte. Popyt na metal rośnie w związku z rewolucją samodów elektrycznych, gdzie jest stosowany m.in. w produkcji ogniw. Mocny wzrost cen miedzi, co w przypadku tego metalu było związane m.in. z dużo wyższym deficytem na rynku oraz solidnie rosnącym popytem. Na giełdzie szanghajskiej metale zachowały się mieszanie. Przede wszystkim napływające coraz słabsze dane z Chin sugerują postępujące spowolnienie. Najświeższe dane dotyczące wymiany handlowej w Chinach mówią o prawdopodobnym załamaniu eksportu. Od grudnia ubiegłego roku obowiązuje zawieszenie broni w wojnie handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jednocześnie trwają rozmowy dążące do zawarcia porozumienia. Te zawieszenie broni wsparło rynek metali bazowych. Wśród metali szlachetnych jedynie srebro saciło, a pozostałe metale zyskały. Najwięcej zyskała platyna. Następnie palat. Złoto umiarkowanie wzrosło. Ceny platyny odbiły po okresie silnych spadków. Przede wszystkim, zbliżający się popyt na ten metal, bardzo drogi palat i oczekiwany spadek podaży metalu zachęcił inwestorów, szczególnie spekulacyjnych, do powrotu na rynek platyny, co doprowadziło do odbicia cen. Ceny palladu nadal rosły w związku z silnymi ograniczeniami po stronie podaży przy silnym popycie, co doprowadziło do jeszcze silniejszego deficytu na tym rynku. Jeśli chodzi o złoto, to metalu pomogło gołębie nastawienie Fedu, coraz gorsze dane makroekonomiczne oraz rosące obawy o spowolnienie w gospodarce globalnej i nawet recesję w Stanach Zjednoczonych. To, co działało na niekorzyść metalu to obniżająca się inflacja w Stanach Zjednoczonych oraz postępujące rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami w sprawie porozumienia. Wśród surowców energetycznych mieliśmy silne wzrosty cen ropy naftowej oraz silne spadki cen węgla energetycznego. Czarne złoto rosło na fali ograniczonej podaży przez OPEC wprowadzonych sankcji na Iran przez Stany Zjednoczone i coraz silniejszych nacisków na jej egzekucję, kryzys Wenezueli powodujący spadek podaży ropy z tego kraju oraz spadające zapasy surowej ropy za oceanem. Na długiej szali czynnikiem szkodzącym dla wzrostu cen tego surowca był dalszy wzrost wydobycia ropy w Stanach Zjednoczonych oraz obawy o spowolniający popyt na ropę w związku ze spowolnieniem gospodarczym. Silny spadek cen węgla jest efektem mniejszego popytu i importu tego surowca przez Chiny, a z drugiej strony większej podaży ze, ze strony Stanów Zjednoczonych. Wśród surowców rolnych mocno spadły ceny pszenicy oraz kukurydzy. Ceny frachtu morskiego surowców cypkich mierzone indeksem Bali Dry bardzo mocno spadły. Na spadek indeksu miały wpływ wszystkie subindeksy. Niższe poziomy są efektem spowalniających Chin oraz wojny handlowej. Ceny frachtu surowców płynnych silnie spadły, ale ten spadek był związany z przejściowo mniejszym zapotrzebowaniem na fracht. Dziękuję za uwagę. Mówił Atopuska, statek PK Banku Polskiego.